Kompresor Tagred 100 litrów i konserwacja, obsługa. Co jakiś czas trzeba tutaj zaglądnąć w kilka miejsc. Zajrzeć trzeba do filtrów powietrza, które są dwa. Następnie odwadniacz, wylać z niego to, co się tam zgromadziło. Trzeba to wyczyścić. Tutaj można spuścić tak wentylkiem na szybkiego, ale wezmę odkręcę i tam przemyjemy tą szybkę. Kolejna rzecz, trzeba spuścić wodę, bo woda się gromadzi w kompresorze. Można by powiedzieć, w takich dosyć sporych ilościach bym powiedział. Tutaj mamy taki wentylek, w tym miejscu taka śrubka, którą spuszczamy tą wodę. Ona jest zlokalizowana tak troszkę pod skosem, nie jest centralnie na dnie zbiornika, także trzeba troszeczkę przechylić, że tak powiem, i tą wodę utrafiać i opróżniać. Także co, zabieramy się do roboty. Mam tutaj co potrzeba, właściwie żadnych kluczy nie trzeba, miseczka, jakieś tam ewentualnie kombinerki można mieć, ale powinienem odkręcić ten wentylek ręcznie. Czyli zaczniemy może od tego, że spuścimy wodę, bo mamy powietrze w zbiorniku, skorzystamy z tego. Następnie przedmuchamy filtry powietrza, chociaż może zacznę od tego, a potem na końcu, bo musimy spuścić, zrzucić ciśnienie, spuścić ciśnienie, to na końcu przeczyszczę to. Okularki przede wszystkim, staram się nie zapominać, jakiekolwiek, nie są jakieś cudowne, ale jakiekolwiek, to są jednak złącza tutaj, gdzieś, tu, o, to zawsze może się rozłączyć, wystrzelić pod ciśnieniem. No i szczerze tego, może do kompresora lepiej tylko w okularach podchodzić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Przewód 15 metrów, długości w środku 10 mm. Jak widać, nie jest jakiś poręczny, no ale co wymagać za 40 zł. Także ja nie używam jakiegoś takiego przedmiotu znowu, więc nie muszę inwestować w ten przewód jakiś taki bardzo dobry, żeby mi się zwijał sam praktycznie. To co, zaczynamy może jednak od spuszczenia wody.
Raczej nie słyszę wody, więc chyba spuściliśmy wodę całą. To mamy. O. Woda jest. Brzydka. Tłusta. I żółta. Prawdopodobnie z tego względu, że w środku nie ma żadnej izolacji antykorozyjnej, że tak powiem. Nie jest zabezpieczony zbiornik antykorozyjnie. Więc można się spodziewać, że kiedyś po prostu się rozszczelni. Dobra. Zrobiliśmy to. Teraz skorzystamy jeszcze z ciśnienia. Przedmuchamy filtry sobie. Teraz zabieramy się za odwadniacz, czyli trzeba będzie najpierw zrzucić ciśnienie i go odkręcić i wymyć. Ciśnienie rozładowane w całości i powinno się to dać bez problemu teraz odkręcić. Proszę bardzo. No widać ewidentnie, że tam na dnie pływa tam woda na dnie i widać również, że tam jest jakiś żółty nalot, także jest to olej osadziny. Mamy jeszcze tutaj takie siteczko. I mamy umytą szybkę. Umyłem to po prostu ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, również ten filterek. No ale nie zamontujemy tego, ponieważ to musi wyschnąć, zostawię to na grzejniku na noc i zamontuję rano, po prostu założymy w ten sposób. Wkręcimy filterek, a potem szybkę. I po robocie można powiedzieć, będzie można naładować kompresor ponownie, wracając może jeszcze do tej wody, pokażę może, producent zaleca, żeby spuszczać wodę ze zbiornika co tydzień i myślę, że można by było się ku temu skłonić, aby jednak dosyć często w tym kompresorze to robić. Zaznaczę, że nie spuszczałem wody przez 3 tygodnie, ale pracuję sporadycznie. Niedużo, można by powiedzieć, przez te 3 tygodnie pracował. Także
taka ilość wody właśnie po tym czasie przy, powiedzmy, amatorskich jakichś tam pracach, przedmuchiwaniach i tak dalej. Także to by było na tyle dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.